Przyszliśmy ze swoimi troskami, kłopotami, chorobą, cierpieniem, trudem życia i umęczeniem. To wszystko przynosimy dziś tutaj przed ołtarz. Na wszystkie pytania nie dostaniemy tu odpowiedzi, ale patrzymy na Pana Jezusa, który idzie. Który idzie przez świat i chce pomóc wszystkim. Zauważcie dzisiejszą Ewangelię. Chce dokonać czegoś niezwykłego cudu, ale zaprasza na bok, na osobne miejsce. Jakby tak dziś, tak jak was, zaprosił Pan Jezus tutaj, abyście mogli tu przyjść, aby otrzymać łaskę uzdrowienia. Wiecie, że łatwiej nawet o uzdrowienie ciała, a uzdrowić duszę. Ale trzeba ufać i trzeba wierzyć. Dziś pięknie na ten dzień przygotował, jak co roku papież Franciszek, orędzie na ten Światowy Dzień Chorego. I mówi, że doświadczenie choroby i przeżywanie choroby ma jakby dwa rodzaje. Po pierwsze, przeżywanie choroby to przeżywanie w jej towarzyszeniu i przeżywanie choroby w samotności. Ważne jest to towarzyszenie. Bądźcie wdzięczni wszystkim, którzy wam pomagają w chorobie, w samotności, w depresji, w trudach i znojach. Cieszę się, że po 2-letniej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy powrócić do organizacji naszych wydarzeń związanych z powiatowymi obchodami Światowego Dnia Chorego i wspólnie spędzić czas na spotkaniu integracyjnym osób z niepełnosprawnością. Warto wspomnieć, że Samorząd Powiatu Kościerskiego w ciągu całego roku realizuje szereg działań z zakresu szeroko rozumianej pomocy osobom chorym, potrzebującym czy niepełnosprawnym. Tylko na samą realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON w Gdańsku przekazał w ubiegłym roku Powiatowi Kościerskiemu kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Z ogromną przyjemnością przyjąłem zaproszenie na dzisiejsze uroczystości. Światowy Dzień Chorego to jest ważne wydarzenie dla środowiska, niezależnie od rodzaju ograniczenia i dysfunkcji organizmu. To jest okazja, żeby się spotkać, jest okazja, żeby być razem i żeby się wzajemnie wspierać. Dzisiejsze spotkanie w przededniu obchodów Światowego Dnia Chorego skierowane jest do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym z niepełnosprawnościami. Spotkanie nasze wynika z działalności Centrum Aktywnej Integracji utworzone w ramach prowadzonego projektu Rodzinnie w Powiecie Kościerskim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Nasze spotkanie integracyjne jest jednym z wielu ofert wsparcia proponowanych w trakcie projektu. Zaprosiliśmy organizacje, fundacje, stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością, domy pomocy społecznej, ośrodki, środowiskowe domy dzienne, kluby seniora. W tym miejscu chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu, jak też pomogli w transporcie. Liczymy na to, że dzisiejszy dzień pozwoli oderwać się od życia codziennego i spotkać się, porozmawiać, gdzie na co dzień czasami jest to trudne. Z okazji Światowego Dnia Chorego
Dziękuję przede wszystkim instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom i wszystkim, którzy na co dzień uzupełniają nasze działania na rzecz osób potrzebującej pomocy. Natomiast wszystkim chorym oraz niepełnosprawnym życzę tego, by spotkali się każdego dnia z ludzką dobrocią i zrozumieniem. Niech każdy nowy dzień przynosi nadzieję, a pomoc z naszej strony oraz pełna troski, opieka najbliższych niech sprzyja zachowaniu Waszego zdrowia.